To jest idealna kopia dzwonu Zygmunta. Zgłosiło się do nas kilka podmiotów, które chciałyby kupić tą replikę. No, wyszliśmy z założenia, że najlepiej będzie, jak damy na licytację. Fragment Szkieletora ostatnio był, który bardzo ładnie poszedł. Była trąbka Heina Listy, była koszulka Mistrzów Świata w siatkówce z biletami na finał. Była, z tego co pamiętam, jakaś suknia Bachledy Curusz, w której występowała w reklamie Krakowa. Także no, to tego szopka była, więc to takie wszystko związane zawsze z Krakowem. No, nie ma nic bardziej związanego z Krakowem jak z wązek mu. Replika została u nas zamówiona do wykonania przez miasto Kraków z okazji 500 lat powstania dzwonu Zygmunta. Jak widzicie Państwo, dzwon powstaje. Już widać samą bryłę dzwonu. Zanim przystąpiliśmy do realizacji, musieliśmy wykonać sporą kwerendę dotyczącą zarówno wymiarów, jak i napisów, treści napisów, samych rzeźb, bo wbrew pozorom to nie jest tylko sam dzwon, to jest jeszcze cała historia umieszczona na nim, czyli fundatorzy, czyli jakieś motta i rzeźby, przedstawienia, które musieliśmy dość dokładnie zdokumentować, żeby je móc odtworzyć. Powstanie samej bryły nie było stosunkowo skomplikowane, ale ze względu na skalę i rangę tego przedsięwzięcia, no trochę wywołało spory stres u nas, ale jak widać udało się. Bryła już powstała. Bryła jest wykonana z utwardzonego styropianu, który został pokryty kilkoma warstwami akrylu, szlifowany ręcznie. Więc tutaj staram się maksymalnie robić to ręcznie, ponieważ żeby powstały pewne niedociągnięcia. Sam dzwon był odlewem, więc on nie był idealnie symetryczny, idealnie gładki, ani nie był spod maszyny. To wszystko było praca rąk ludzkich. No więc w tej chwili powstała już bryła. Kolejnym etapem jest umieszczenie na nim wszystkich inskrypcji, napisów, płaskorzeźb, które też powstają. No możemy rzucić tutaj okiem. To mamy przygotowane już wszystkie litery, wszystkie płaskorzeźby i teraz dokładnie według dokumentacji fotograficznej będziemy je we właściwych miejscach umieszczać. No jest to dość bedyktyńska robota, ponieważ tutaj każdy jeden element musiał być wyrzeźbiony, odlany, najpierw wykonana forma, potem odlane to w żywicy i każdy jeden element po kolei musi być umieszczony na dzwonie. Dopiero po umieszczeniu tych wszystkich elementów, wszystkich płaskorzeźb, wszystkich napisów, wszystkich inskrypcji, dopiero wtedy będziemy musieli każdą taką literkę, która jest na dzwonie, tak jak jest tutaj, będziemy ją jeszcze musieli, kolokwialnie mówiąc, wyoblić, zrobić tak, żeby to bardziej przypominało odlew, żeby to nie było śladu działań maszyny, tylko żeby to wyglądało naprawdę na odlew XVI-wieczny. Następnie pomalujemy, z tym, że pomalujemy brzmi tak prosto, a nie będzie to takie łatwe, ponieważ jako, że nie ma zachowanej dokumentacji kolorystycznej, a założenie jest takie, że jest to nowy dzwon, a nie jest tak spatynowany, jak wisi na Wawelu, więc musieliśmy przyjąć jakieś założenia do tego, czyli kolor stopu, z którego był wykonany dzwon Zygmunta. No, dla porównania wymiary tego dzwonu są takie same jak tego na Wawelu, czyli 2,41 średnicy, 2,42 wysokości razem z koroną, do której podejdziemy później. Korona to jest element, na którym będzie wisiał ten dzwon. Nasz dzwon waży 150-160 kg, czyli 100 razy mniej niż oryginał. Tutaj mamy przygotowane już w kolejności napisy. Bardzo jest ważne, nie chcielibyśmy popełnić literówki przy produkcji tego dzwonu. Tutaj już widać wstępny etap, jak powstaje serce dzwonu. Serce jest osobnym elementem. Tu już powstało, ono schnie, z tym, że serce będzie miało nieco inną fakturę i nieco
inny kolor, ponieważ jest wykonany z innego materiału niż sam dzwon. Dzwon był ze stopą osiądzu, serce żeliwne, także będzie się różnić z samą fakturą, strukturą i kolorem. Nie będziemy montować serca, ponieważ na czas transportu byłoby to niewykonalne ze względu na wysokość tego obiektu. Zresztą jest to akcja pod tytułem Dzwoń jedzie, żeby go zamontować, a nie jedzie po to, żeby dzwonić. Teraz przechodzimy do elementów, właściwie do elementów tych wszystkich ozdobnych dzwonu. Chciałem Państwu pokazać, jak to powstaje. To jest korona dzwonu, czyli element, który, na którym jest zawieszony dzwon oryginalnie do belki. Korona nie jest, ona nie wydaje się, że być za wysoka, ale ona dotąd będzie zatopiona w dzwonie i będzie oczywiście pokryta akrylem, będzie imitowała taki sam odlew jak dzwon. Te wszystkie elementy, które są na niej, będą pokryte. Są wykonane z żywicy, wyrzeźbione, oblane z żywicy, to jest MDF. Ciężar tego to prawie 40-50 kg. To jest jeden z cięższych elementów, no ale on jakby zapewnia stabilizację tego dzwonu w czasie transportu. Tu są przykłady, jak powstają elementy te wszystkie, czy fryzu, czy napisów. Zaczyna się od zdjęć, dokumentacji fotograficznej, potem rzeźbiarz ręcznie w glinie rzeźbi te wszystkie elementy według zdjęć. To są dokładne kopie tych wszystkich elementów, które znajdują się na dzwonie oryginalnym. Następnie za pomocą maszyny do termoformowania robi się takie formy jak tutaj w plastiku. Następnie zalewa się to żywicą. Po wyschnięciu wyciąga się gotowy element, który montuje się na dzwonie. Także widać, że jest to dość benedyktyńska praca i ta technologia jest dość wymagająca, ale efekt no, powinien zadowolić wszystkich. Pomaga w ratowaniu życia i zdrowia ludzi od wielu lat. Ale jest to coś, co jest zawsze perfekcyjnie rozliczane, jest zawsze dawany sygnał, że ten sprzęt jest kupiony z tej orkiestry, a orkiestra się po pewnym czasie zawsze rozlicza z tego, co kupiła.